Chwała naszemu wielkiemu Bogu. Chciałbym dzisiaj dzielić się, chciałbym, żebyśmy się zreflektowali nad taką trudniejszą sytuacją, nad osobą, która nie przysparza wiele zachęty ani radości, ale która jest dla nas ostrzeżeniem, nad osobą Kaina. Kain jest dla nas ostrzeżeniem przed grzechem. I otwórzmy sobie pierwszą Księgę Mojżeszową, 4 rozdział, od 1 do 16 wiersza będę czytał. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 4 rozdział, od 1 do 16 wiersza. Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze brata jego, Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych, Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczył ich. A Pan wejrzał na Abla i jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina: czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Potem rzekł Kain do brata swego, Abla: wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Wtedy rzekł Pan do Kaina: gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział: nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? I rzekł: cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie dać już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Wtedy rzekł Kain do Pana: zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. I rzekł Pan do niego: nie. Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. I odszedł Kain sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Nod na wschód od Edenu. Wiemy o tym, że poprzednie rozdziały opisują nam, jak Adam i Ewa zostali usunięci w grzechu z ogrodu Eden. Wygląda na to, że Kain był ich pierworodnym synem. Można by sparafrazować, że Kain urodził się w pocie czoła Adama, tak Pan Bóg obiecał teraz jego życie i jego pracę, i zrodzony w przekleństwie bólu Ewy. Nie wiem, czy to jako środek wychowawczy dla Ewy podziałało, ale czytamy tu, że kiedy Ewa urodziła Kaina, to wyznała, że wydała go na świat z pomocą Pana. Po tym, co zrobili Adam i Ewa i po tej trudnej sytuacji, którą mieli, i po tej sytuacji, kiedy Bóg musiał ich osądzić i usunąć z ogrodu Eden, dla mnie osobiście jest to taka
zachęta. Być może, że właśnie w bólu rodzenia Ewa była zmuszona do tego, żeby szukać pomocy. Jest to niełatwy moment, z tego co my mężczyźni słyszymy. Na pewno tak jest. I to są momenty, które nas ludzi nieraz skłaniają do tego, żeby myśleć troszkę głębiej, żeby się zreflektować, żeby wołać do Boga, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że u Niego jest ostatecznie najpewniejsza pomoc. A więc to było jej stwierdzenie. Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Myślę, że Kain i Abel, bo wiemy, że później Abel został zrodzony. Myślę, że Kain i Abel słyszeli na pewno o przeszłości swoich rodziców, o tym, jak było w ogrodzie Eden i o tym, dlaczego musieli stamtąd wyjść. Myślę, że były to poważne historie. Kiedy słyszeli o tym, że po zgrzeszeniu, po upadku Adama i Ewy, kiedy najpierw się chowali przed Bogiem, bo czuli, że zrobili coś niewłaściwego. Zresztą wiedzieli, myślę, nie tylko czuli, ale wiedzieli, bo przecież prawo Boga było wyraźne. Oni odczuli to, wiedzieli, co przeżyli z szatanem, wiedzieli, w jaki sposób dali się skusić, czy Ewa dała się skusić, jak później Adam, tak samo nie był czujny. Myślę, że przed oczami, w ich pamięci stawały te sytuacje, zwłaszcza przed oczami Ewy, kiedy szatan do niej podchodził i później mogła sobie tą retrospekcję robić i analizować, w jaki sposób ją podszedł. To wszystko były bardzo poważne przeżycie, bo to zmieniło ich życie diametralnie. Kain i Abel teraz też musieli pracować, a słyszeli o tym, że gdyby nie ten grzech, gdyby nie upadek ich rodziców, to żyliby lekko i przyjemnie w ogrodzie Eden. To na pewno mogło wzbudzać głębsze refleksje i kiedy słyszeli o tym, że Adam i Ewa zdali sobie sprawę z tego, że w pewnym momencie, że coś jest nie tak, że przedtem ze sobą przebywali i czuli się zupełnie swobodnie i nie mieli żadnych problemów, żadnych złych myśli, a teraz nagość powoduje ich niewłaściwe reakcje, powoduje pożądanie, chociaż oni byli oczywiście małżeństwem, ale coś już było nie tak w ich nagości. Oni poczuli się nieswojo. Grzech spowodował, że ich spojrzenie prawdopodobnie już nie było takie, jak było wcześniej, takie niewinne. Kain i Abel usłyszeli o tym, że Pan Bóg przyszedł z pomocą rodzicom, ich rodzicom w tej sytuacji. Natomiast też słyszeli o tym, że cenę za to, żeby ich ubrać, ceną była śmierć zwierząt. Zwierzęta musiały zostać zabite i ich skóra została użyta do tego, żeby przyodziać Adama i Ewę. To zwłaszcza po tej atmosferze takiej bliskiej symbiozy między ludźmi a zwierzętami, tej przyjaźni, po tym jak nadawali im imiona, po tym jak Adam nadawał imiona, bo on to robił wcześniej, po tym jak nie było żadnych zagrożeń ze strony ani człowieka, ani zwierzęcia, kiedy były te bliskie, takie przyjazne relacje, kiedy nastąpiła pierwsza śmierć zwierząt z powodu grzechu człowieka, to na pewno dawało głębokie refleksje. Nie wiem, czy świadomość właśnie grzeszności spowodowała też refleksję i pobudziło do złożenia ofiary. Czytamy, że pierwszą osobą, która to zrobiła, to był właśnie Kain.
I Boże Słowo mówi nam o tym, że Kain składa tą ofiarę z plonów rolnych. A czytamy też, że Pan Bóg, tak, w 5 wiersz nam o tym mówi, że Pan Bóg patrzy nie tylko na ofiarę, ale czytamy, że Pan Bóg patrzy i na Kaina, i na ofiarę. I podobnie, jeżeli chodzi o Abla. Pan Bóg patrzy i na jego ofiarę, ale patrzy też na Abla. Pan Bóg nie zadowala się tym, że my coś mu przedstawimy, czy coś mu damy, ale Pan Bóg patrzy głębiej i patrzy w serce i w intencje tego, kto do niego przychodzi. I wygląda na to, że Kain potraktował w obliczu tej świadomości przecież, którą miał, odnośnie ceny za grzech, za przestępstwo, ceny, która powoduje głęboką refleksję, Kain jednak ofiarował coś o wiele łatwiejszego. Coś, co nie kosztowało tak głębokiej refleksji, bólu czyjejś śmierci w moje miejsce. Wygląda, że jego postawa była zbyt powierzchowna, ale analizujemy dalej, czy rzeczywiście. Być może, że czuł się tak po ludzku trochę bardziej moralny, no bo przecież on nie posuwa się tak daleko, żeby zabić zwierzę. Na pozór może się to wydawać bardzo fajne i właściwe. W dzisiejszych czasach my też mamy coraz chyba większą grupę ludzi, która jest tak moralna, że uważa, że zwierzęta nie powinny być zabijane. A jednocześnie nie ma wielkich skrupułów co do tego, że dzieci, że ludzkie płody są niszczone. Chyba jest tu coś nie tak. I wygląda na to, że ta, jeżeli to była tak powierzchowna moralność Kaina, że nie była to ta właściwa moralność. Że nie było to właściwe podejście. Dlatego, że kiedy dalej analizujemy, w ogóle refleksję, jaką możemy z tego mieć, to tak jakby Kain ustanawia swoje prawa. Słyszał o prawie, które Bóg przeprowadzał, o cenie, która była płacona, ale w tym momencie Kain robi pewnego rodzaju poprawkę na to, jak myśli Bóg i co uważa. I z samej później postawy Kaina myślę, że możemy rzeczywiście to taki wniosek wywodzić. W 5 wierszu czytamy o tym, że Pan Bóg na Kaina i jego ofiarę nie spojrzał, czyli tak by nie przyznał się do niej. Ona nie była dla niego miła, nie mógł się z nią utożsamić, nie mógł jej zaakceptować. Czy Bóg był Bogiem złośliwym? Myślę, że tak jak poznajemy Boga w całym Jego postępowaniu, w Jego naturze, to widzimy, że Bóg do człowieka odnosi się z głęboką miłością. I nie znajduję powodu, żeby miało być to uprzedzenie, powodem tego odrzucenia ofiary Kaina miało być jakieś uprzedzenie ze strony Boga. Ale jaki jest powód, że Bóg nie zaakceptował ofiary Kaina? Czytamy w tym 5 wierszu, że wtedy z Kaina wyszło coś, co w nim było. Mówi się o tym, że są dwie natury w reakcji. Natura, kiedy na przykład zostanie potrącony czy dotknięty robak, to on się kuli. I to jest jeden rodzaj postawy, takiej obronnej, nieagresywnej. Oczywiście mówię o jakiejś tam grupie robaków. Natomiast typowa żmija, jeżeli się dotknie, to ona skoczy, ona będzie bardzo agresywna. I to są dwie postawy, które też ilustrują jakby postawy ludzkie. Kiedy coś nas dotyka, kiedy czegoś nie rozumiemy, kiedy mamy jakiś problem. I tu widzimy zdecydowanie w Kainie tą właśnie postawę jakby żmii. Tą bardzo agresywną, tą bardzo
można by powiedzieć, wściekłą, bo czytamy tu o tym, że Kain w 5 wierszu, Kain rozgniewał się. I to rozgniewał się bardzo. Myślę, że chyba można by powiedzieć, że Kain się wściekł. Kain był pełen złości. Czytamy też o tym, że zasępił się, czyli nie tylko się zagniewał, ale w tym wszystkim był zacięty. To był taki gniew nie do pojednania. To był taki po prostu... Kain był zdecydowanie autorytetem w tej... Czuł się autorytetem w tej sytuacji. I widzimy, że na pewno Pan Bóg oczekiwał od niego innej postawy. I widzimy całe podejście Boga w tej sytuacji. W 6 wierszu czytamy, że Pan Bóg odnosi się do niego bardzo troskliwie. Wiecie, było nie było. Z jednej strony jest Bóg, który dał mu życie, który go stworzył. Bóg, który bez porównania z człowiekiem, którego mógł zdmuchnąć w jednym momencie za taką postawę. Natomiast Pan Bóg odnosi się do niego bardzo troskliwie i mówi mu, czemu się gniewasz? I czemu zasępiło się twoje oblicze? On jakby proponuje analizę. Mówi, zastanów się, zreflektuj się, jaki jest powód. Pan Bóg nie, z góry go nie osądza, ale daje mu możliwość, żeby doszedł prawdy, doszedł powodu. To jest charakter Boga. I dalej wyjaśnia mu, kiedy widać, że Kain jest taki zacięty i nie ma ochoty na jakąś refleksję. Pan Bóg jeszcze mówi do niego, w 7 wierszu czytamy, twoje oblicze byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Daje mu dobrą wskazówkę. Jest gdzieś przyczyna tego, że masz problem. Wygląda na to, że ofiara Kaina była złożona nieszczerym sercem. Że wcale on nie chciał uczcić Boga. Wygląda na to, że nie wiem, może przyszedł ze sobą. Chciał się zaprezentować. Nie wiem, może po prostu tak jak trzeba podatek zapłacić, to on przyszedł i tak... To jest. Coś było na pewno nie tak, zdecydowanie głęboko nie tak w postawie Kaina. Nie czynił dobrze. Czyli ta ofiara i ta postawa Kaina była związana z jego całą osobowością. To nie był przypadek, to nie była chwila zapomnienia albo jakiegoś potknięcia. To charakteryzowało osobowość Kaina. Ofiara z nieszczerym sercem. Pan Jezus zwraca uwagę, kiedy uczy, kiedy stara się pomóc ludziom właśnie też zreflektować i popatrzeć, gdzie są ich problemy. I kiedy im daje dobre rady, to między innymi mówi, stańcie się jak dzieci, szczerzy i bezpośredni. Bez tego nie wejdziecie do Bożego Królestwa. Jeżeli będziecie kombinatorami, jeżeli będziecie chcieli zwieść Boga, to się nie uda. Negatywne i niewdzięczne nastawienie wiąże się z niepokojem. Wiecie, kiedy jesteśmy na kogoś źli, kiedy po prostu nie umiemy zapanować nad sobą, kiedy rozwijamy w sobie żale i pretensje, to później wyrazi się w naszym niepokoju. My nie jesteśmy w stanie wtedy funkcjonować życzliwie, przyjaźnie z ludźmi. Nawet wobec Boga nie jesteśmy w stanie mieć właściwego odniesienia. Tam nie ma miejsca na pogody ducha. Tam jest zacięcie, tam jest zdenerwowanie, tam brak dobrych czynów też. Bo jeżeli człowiek nie ma pokoju w sercu, jeżeli ma złość, jeżeli ma pretensje, to tam rodzą się złe czyny. To za sobą idzie w parze. Wygląda na to, że Kain nie złożył ofiary ze względu na to, że widział swoją grzeszność. Ze względu na to, że wiedział, że należy się przed Bogiem wyrazić
pokutę, skruchę, czy oddać mu chwałę. Ale wygląda na to, że Kain robi pewien gest. I jakby ma wrażenie, że ten gest w zupełności go usprawiedliwia i że to powinno być to, co, z czego Pan Bóg powinien się bardzo ucieszyć. To, co czynimy, jest związane z tym, co jest w naszych sercach. Pismo mówi o tym, że z odpowiedniej postawy serca rodzą się odpowiednie owoce. I chciałbym tu może, żebyśmy przeczytali przy tej okazji fragment z listu do Efezjan 2 rozdziału, bo on opisuje też stan nas w grzechu. Czyli zanim przychodzimy do Boga, czy ktokolwiek żyje bez Boga, w jaki sposób wygląda jego wnętrze i jak funkcjonuje wewnętrznie. List do Efezjan, 2 rozdział. Od 1 wiersza i cały ten akapit do 10. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży, to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Czyli widzimy tu życie człowieka, który najpierw żyje bez Boga i później korzysta z Bożej łaski. I widzimy ten cały zestaw czynów, które towarzyszą człowiekowi żyjącemu w swoich pożądliwościach, w swoich myślach, pragnieniach. No tak jak żyje ten świat, żyje swoimi planami, swoimi zachciankami i zaspokojeniem pragnień, które pochodzą z grzesznej cielesności. Ale kiedy następuje nowe zrodzenie, to wtedy widzimy, że następuje zupełnie inny zestaw czynów. I to są czyny, które są powodowane obecnością Jezusa i które przynoszą Jemu chwałę. A więc tu widzimy Kaina i czyny, które były związane ze stanem jego serca. Kain wierzył w Boga, no bo myślę, że tu raczej nie powinniśmy mieć wątpliwości co do tego, zresztą z nim rozmawiał i widział, obcował. Miał świadomość obecności Boga. Kain złożył też ofiarę, zrobił dobry gest. Ale zabrakło autentyczności i integralności. To była, można powiedzieć, taka zewnętrzna pobożność, która nie szła w parze z wewnętrznym stanem serca. I tu myśmy ostatnio z młodzieżą czytaliśmy ten fragment, ale myślę, że to jest dobry moment, aby przeczytać inny fragment z listu Jakuba z 2 rozdziału, który ilustruje, w jaki sposób właśnie pożądliwości, nasza cielesność, która pozostaje w nas, która nie jest poddana Bogu, w jaki sposób prowadzi do rozwoju i do zniszczenia. Jakub, 2 rozdział, wiersze od 14.
Jakub, przepraszam, pierwszy rozdział. Ups. Okej, od 14 wiersza. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. To jest ten proces. A z drugiego rozdziału jeszcze od razu może przeczytajmy o tej integralności, o tej autentyczności, która musi mieć miejsce w naszych sercach. Jak drugi rozdział i od 14 wiersza. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Jeżeli w naszym sercu jest szczerość przed Bogiem, to następuje też integralność z tym, co później z tego wynika i co robimy. W drugim liście do Koryntian, 5 rozdziale, 17 wierszu, a Pan Bóg przekazuje nam taką prawdę. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przemija, wszystko staje się nowe. To jest bardzo naturalne. Jak naturalną rzeczą jest to, że Jezus jest światłem. I tam, gdzie On jest zaproszony, tam ciemność, która jest w nas, musi pierzchać. Przed światłem ciemność zawsze, wszędzie musi uciec. Jeżeli Jezus jest zaproszony do życia i jest to autentyczne, to to powoduje nowe nastawienie, nowe serce, nowe czyny. Czynienie, czyny to są nasze wybory. My decydujemy w naszym życiu, czy będziemy czynić, czy w danych sytuacjach postąpimy tak, jak Bóg nas do tego zachęca i jak wynika to z Jego charakteru i z Jego natury, czy też sprzeciwimy się temu, co Boży Duch nam przekazuje i co jest w Bogu. Jeśli decydujemy się w naszym życiu na takie rzeczy jak lenistwo, kłam, obłuda, to naturalną koleją będzie to, że ten grzech będzie w nas się rozwijał i będzie powodował złe czyny i negatywne odniesienie i do ludzi, i do Boga. W 7 wierszu dalej czytamy, Pan Bóg mówi, wyjaśnia i zachęca Kaina, jeśli nie będziesz czynił dobrze, jeżeli twoim sercem nie chcesz być poddany Bogu, to sytuacja jest taka, że u drzwi twoich czyha grzech. Myślę, że zdajemy sobie sprawę, czym jest grzech. Grzech jest sposobami szatana do tego, aby nas zwieść, aby nas zniszczyć. Ten grzech nie tylko, że jest, ale on czyha. Jak ktoś czyha przy drzwiach, to wiecie, to on ma bardzo złe zamiary i czeka tylko na moment, kiedy będzie okazja. Nie wiem, złodziej na to, że będą niezabezpieczone drzwi. Morderca na to, kiedy wyjdziesz, kiedy otworzysz te drzwi. Pan Bóg mówi Kainowi, u drzwi czyha grzech i pokazuje mu, że kiedy wchodzi na teren szatana, kiedy pozwala szatanowi, to musi liczyć się z jego inwazją. Słyszałem o takiej autentycznej sytuacji, kiedy ktoś był nałogowym palaczem i słyszał Ewangelię, rzucił palenie i później był taki bardzo mocny, taki pewny siebie. Jeden z tym papierosem tak chodził na sznurku
I po prostu tak się nim zabawia i tak mówi, a ja już nie muszę palić. I tak po prostu go jakby lekceważył zupełnie. I tak po prostu stawiał go ciągle przed swoje oczy i tak polegał na sobie, myślę, że w tej sytuacji. Wiadomo, jak się to skończyło. Ten grzech, który czyhał, zdominował go na nowo. Dlatego Pan Bóg mówi tu, że ten grzech czyha i kusi. A kusi nas w tych sferach, gdzie jesteśmy szczególnie wrażliwi. Gdzie jesteśmy szczególnie słabi. I to jest ważną rzeczą, aby wyznawać nasze grzechy, aby wyznawać nasze słabości. Aby, myślę, każdego dnia, tak jak my nie mamy takiego zwyczaju denominacyjnego, ale myślę, że to jest dobry zwyczaj, żeby robić sobie ten rachunek sumienia, żeby przeanalizować ten dzień, żeby zobaczyć, co dzisiaj przeżyłem. Może gdzieś było blisko zagrożenie, może byłem już podekscytowany w moim grzechu, może w tym przypadku Pan Bóg mnie ochronił, ale jest jakieś światło ostrzegawcze, gdzieś coś się rodzi w moich myślach, gdzieś ta pożądliwość może się zaczyna wykluwać. Róbmy rachunek sumienia przed Bogiem. Panie, ja chcę być czysty. Panie, pomóż mi przeanalizować ten dzień, tą sytuację, moje reakcje. I dziękuję Ci za to, że mi pokazujesz. I oczyś mnie z tego i wybacz. I nie chcę z tym mieć do czynienia. Ty mnie umocnij. Nie mówmy, to tylko trochę. A jeszcze tylko trochę popatrzę. A jeszcze tylko trochę poleżę. A jeszcze tylko pogadam trochę. No, czuję, że tam wchodzimy na niewłaściwe sfery i tematy, ale to jest takie drażniące, takie łechcące. Wiecie, nie pozwalajmy szatanowi na żadną trochę w naszym życiu, bo kiedy pozwolimy mu na trochę, to on zapanuje w naszym życiu, w tej dziedzinie. I Kain jest niestety takim bardzo negatywnym i bardzo ostrzegającym przypadkiem. Natomiast Pan Bóg tu zwraca też uwagę i w tej radzie dla Kaina widać, że sytuacja nie była jeszcze stracona dla Kaina. Pan Bóg daje mu rady, jak może przezwyciężyć te grzechy i te pokusy. I czytamy w 7 wierszu, kusi cię ten grzech, lecz ty masz nad nim panować. Czy mówi, że jest możliwość przezwyciężenia. Może niekiedy my się czujemy, że ja to już taki jestem, albo jestem tu w tej dziedzinie akurat, to jestem słaby. I tak się może próbujemy usprawiedliwić, ale Pan Bóg ma inne zdanie na ten temat. On mówi, tu zwycięstwo jest możliwe. I mówi nawet coś więcej, ty masz nad nim panować. To nie jest tylko jakaś tam możliwość, ale to jest, można powiedzieć, prawo, z którego możesz skorzystać. Jeżeli będziesz stał w mocy Boga, nie w swojej własnej mocy. Możliwość zapanowania nad naszymi pokusami i grzechami jest wtedy, kiedy zdecydowanie wybieramy Boga jako naszego Pana. Kiedy jesteśmy świadomi tego, że On jest naszym szczęściem, On jest naszym ratunkiem, On jest naszym zwycięzcą. I zdecydowanie podporządkowujemy Mu nasze życie. A więc jak spędzam dzień, mam jakieś wolne popołudnie, na co się decyduję, jakie wartości, z jakich wartości będę korzystał, jakim pokusom pozwolę dotrzeć do moich myśli. Ratunek jest w ustanowieniu innego Pana. Nie tego, który czyha, aby nas zniszczyć. Nie tego, który nam chce zrobić dobrze. Który chce, abyśmy skorzystali trochę z tego świata i z tego życia. Tak to niekiedy się mówi. Takim pozytywnym przykładem tej radykalnej postawy jest Zacheusz. Zacheusz, kiedy zreflektował się o swojej grzeszności i gdzie była jego pułapka i gdzie szatan go zdobywał, to on radykalnie zmienił swoje zwyczaje, swój sposób postępowania swoimi finansami, swój sposób myślenia, radykalnie. I tam pojawiły się nowe czyny, te czyny Boże. Ten radykalizm
jest nam bardzo potrzebny. Pan Jezus też o tym mówi. Jeżeli ktoś przykłada ręce do pługa, ogląda się wstecz. Znamy żonę Lota i wiemy, czym się skończyło jej oglądanie jeszcze wstecz za tym światem. Kiedy dalej przyglądamy się tej całej historii, w 8 wierszu czytamy, że Kain jednak szedł dalej w swojej pożądliwości, w swoim grzechu, w swojej niegodziwości. Zatłumił głos Boga. Niestety zabił Abla i w 9 wierszu czytamy, że Pan Bóg znów przychodzi do niego i mówi: gdzie jest twój brat? A wtedy widzimy Kaina, który dalej idzie w zaparte. Ja nie wiem. Kain nie tylko kłamie, chociaż Pan Bóg rozmawia z nim jak równy z równym. Znów, mimo takiej postawy Kaina, Pan Bóg przychodzi, rozmawia z nim jak człowiek z człowiekiem i daje mu możliwość i chce mu pomóc i starać się być jego doradcą. A on najpierw kłamie, mówi: nie wiem. A później, pewnie tak, żeby zrobić jeszcze silniejsze wrażenie i żeby po prostu uciec od tematu: czy ja jestem stróżem mojego brata? No, tak się zachowujemy w chwilach, kiedy chcemy zatuszować nasz grzech. Nie jesteśmy gotowi rozmawiać na jego temat, aby wyjaśnić, aby się zreflektować, aby przeprosić Boga, może człowieka. Ale raczej staramy się być agresywni i siłą, brutalnością, krzykiem, po prostu jakimkolwiek grzechem jeszcze staramy się zatłumić nasze sumienie. Tak zrobił Kain. Kain występuje tu z pretensjami w stosunku do Boga. I widzimy tą jego obłudę w tym momencie. Pan Bóg dał nam wiele wspaniałych wskazówek na to, abyśmy mogli rozeznać, gdzie nasza postawa jest niewłaściwa. I wiecie, jakie to między innymi są sygnały. Jeżeli nie jesteśmy w stanie szczerze popatrzeć komuś w oczy, porozmawiać nie tylko o pogodzie, nie tylko o wirusie, ale szczerze, głębiej na temat życia duchowego, mojego życia duchowego, Bożych praw, tego, co odkryłam ostatnio. Wiecie, to są takie przykrywki, które omijają to sedno sprawy. Oczywiście to są też tematy, o których rozmawiamy, ale tak mówię, jeżeli nie jesteśmy gotowi, nie jesteśmy w stanie rozmawiać o Bożych sprawach, to jest sygnał, że gdzieś uciekamy przed tą szczerością i autentycznością. Kain tu jest już zaślepiony. W 11 wierszu czytamy: w 10 wierszu jeszcze. Kain ma, jakby sprawia wrażenie, że Bóg nie widzi. Czy w 9. Że Bóg nie widzi. I to jest takie po prostu, to jest takie jakby zamydlenie umysłu. To jest takie po prostu, no, ja o tym nie myślę, nie, lepiej o tym. Ja nie chcę na te tematy rozmawiać, nie. Co do Boga, to nie. Ja, co do Jezusa, nie, mnie te tematy nie interesują. Tak w tym momencie zachowuje się Kain. W 11 wierszu czytamy, że o konsekwencjach grzechu Kaina, który teraz jakby osobiście doświadcza przekleństwa nie tylko ziemi, ale i jego samego na tej ziemi. Pan Jezus nas uczył też o tym, że jeżeli coś siejemy, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to będzie trzeba zrządzić. Nie ma innej możliwości. I to są cenne wskazówki. Jeżeli myślimy o naszych czasach i naszej sytuacji, to mam wrażenie, że jest trochę, Kain ilustruje trochę jakby grzech przeciwko Duchowi Świętemu.
tak jest to w niebie, zapieranie się, choć była świadomość Boga, jednak zapieranie się, uciekanie od prawdy Bożej. Przeczytam jeszcze jeden fragment z przypowieści Salomona, 7 rozdziału, który jest ciekawą ilustracją na to, w jaki sposób działa grzech. Wprawdzie jest tu opis człowieka, mężczyzny, który ulega pożądliwościom cudzołożnicy. Natomiast myślę, że jest to charakterystyka, która jest bardzo podobna w każdym innym grzechu. Przypowieści Salomona, 7 rozdział, od 21 do 3 wiersza. Opis jest taki. Uwiodła go wielu zwodniczymi słowami. Swoją gładką mową usidliła go. Omamiony poszedł tuż za nią, jak wół, który idzie na rzeź. Jak jeleń, którego spętano powrozem. Aż strzała przeszyje mu wątrobę. Jak ptak, który leci prosto w sidło, nie przeczuwając, że chodzi o jego życie. Myślę, że pastor mógłby powiedzieć o niejednej historii, z którą miał do czynienia ludzi, którzy byli już w dramacie. Może o chrześcijanach, którzy przeżywali dramatyczne sytuacje i straszny upadek. Natomiast to jest sytuacja opisana troszkę wcześniej. Jak do tego dochodzi? Kiedy człowiek jest zaślepiony, kiedy jego pożądliwość go prowadzi. Nie Boży Duch, nie Boża Prawda, ale pożądliwość jego ciała. Strzeżmy się tego. Kain jest olbrzymim ostrzeżeniem dla nas. W 12 wierszu jest opisane o tych utrudnieniach, jakie Kain ma doświadczać. Może są to pewnego rodzaju konsekwencje dla ostrzeżenia, dla opamiętania. Ale dalej widzimy Kaina w tym łańcuchu zwiedzenia. Kain jest ciągle zaślepiony. On po prostu tak jak zaczął iść w zaparty i nie chciał być szczery, tak dalej ten proces się rozwija. I on teraz z kolei mówi, i myślę, że takich ludzi też spotykamy, którzy mówią, nie, dla mnie nie ma szansy, ja nie zostałem wybrany, nie, to nie sięga, albo jestem tak grzeszny, to nie jest dla mnie. I Kain mówi, moja wina jest zbyt wielka, aby mi ją odpuścić. No zaraz, kto decyduje? Bóg? Bóg go zachęca i namawia do tego, aby zawrócił, aby jego życie mogło zostać uporządkowane. Ale Kain stwierdza w swoim zaślepieniu. Mówi później o rzeczach, które nie są prawdą. Mówi, wypędzasz mnie z tej ziemi. Muszę się ukryć przed tobą. Każdy, kto mnie spotka, mnie zabije. No to jest jego wyobraźnia i jego teologia, że tak powiem. I wygląda na to, że Pan Bóg co do tego już ma dość. I w 15 wierszu odpowiada mu, Pan rzekł do niego, nie. I to jest z takim wykrzyknikiem, takie mocne nie. Co ty wygadujesz, Kainie? Opamiętaj się. Pan Bóg ochronił Kaina. Wcale nie jest tak, jak mówisz. Prawda jest inna. 16 wiersz nam mówi o tym, że Kain odchodzi sprzed oblicza Pana. Kain nie jest wygoniony sprzed oblicza Pana, albo odrzucony, ale odchodzi. 17 wiersz, wydaje się, że wszystko toczy się całkiem nieźle, bo Kain potem ma syna, wnuki, buduje miasto. No, zbudować miasto to jest coś. Pewnie na miarę tamtych czasów, ale jednak to było miasto. Myślę, ja bym to ujął w taki sposób. Kain zupełnie zrezygnował z relacji duchowej, z relacji z Bogiem. Kain się zrealizował w sferze cielesnej. Kain zrobił karierę. Kain zbudował miasto. To było coś. On urósł po ludzku. Może był gościem. Może miał pozycję tak jak Lot, albo nawet i wyższą. Myślę, że to jest częsty przypadek, kiedy człowiek odrzuca Boga
i realizuje się w tym świecie materialnym. Zdobywa, robi karierę, ma dużo pieniędzy i wydaje się, kiedy popatrzymy z pozoru, że całkiem nieźle mu się żyje. Natomiast ta jest droga, która prowadzi do śmierci, do piekła. Widzimy, że Kain przekazuje jakby, ja bym to nazwał, że on przekazuje ducha buntu, dlatego że kiedy jego praprawnuk jest opisany w 23 wierszu, miał na imię Lamech i on mówi, męża gotów jestem zabić, on mówi to do swych żon, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli zrobi mi siniec. Duch Kaina, zawziętość. Kain, myślę, można powiedzieć, odniósł sukces po ludzku. Ale myślę, że nikt z nas nie chciałby takiego sukcesu, wiedząc, jak Kain duchowo, jakim torem szedł, jaki był jego kierunek. Myślę, że Kain jest dla nas dobrym ostrzeżeniem i nieprzypadkowo na pewno ta historia oczywiście znalazła się w Biblii. Stawiajmy mocno na Boga, zdecydowanie. Nie próbujmy bawić się z grzechem. To jest bardzo, bardzo podstępny sposób na zwiedzenie nas i niszczenie nas. A szatan czyha u drzwi nie tylko Kaina, ale drzwi każdego z nas. I jeżeli tylko pozwolimy szatanowi, uchylimy drzwi do jakiegoś grzechu, do jakiejś naszej słabości, to on tam wejdzie. I później możemy mieć spore problemy i wiele przekleństwa z tytułu grzechu, z którym nie umiemy się rozprawić. Ale Bóg ma inny plan dla nas. W Jezusie zwycięstwo i dał nam Ducha Świętego, żeby nam towarzyszył i abyśmy byli zwycięzcami. Idźmy w tym kierunku. Bogu niech będzie chwała. Amen.